Hej. Coś przegapiłeś, Wyatt. Jest. A teraz czekamy. Sierżancie, myśli pan, że ta Aurora naprawdę tam jest? Podobno. Podobno, podobno. A ty jak myślisz, Maki? Nie wiem, Faraday. Ale pewnie ty mi powiesz. Ja to widzę tak. My mamy bomby atomowe, szwaby rakiety V2S. To pewnie i Japońcy coś tam mają. Nas interesuje tylko ten naukowiec. Nic poza tym. Sierżancie, drużyna Able jest gotowa. Dobra. Uruchom silnik. Płyniemy. Gdzie oni się kurwa wybierają? Kurwa! Schować się! Kurwa! Po wszystkim. Ktoś oberwał? Z drużyny Able nikt nie przeżył. Okej. Teraz wszystko w naszych rękach. Sierżancie, czemu jeszcze je zaczęli? Mieli zacząć o 6:00. W samą porę. Oby poskutkowało. Matki, jeśli ci skurwiele to przetrzymają, to mogą sobie zatrzymać tego zdrajcę. Ruszamy! Dobra. Jest dwóch. Wyatt, zdejmij tego z lewej. Zdychaj wreszcie, sukinsynu! Dwóch załatwionych. Zostało jeszcze z 1000. No dalej.
Mamy jeszcze trochę czasu. Trzeba się będzie wspiąć. No dalej. Stój! Na glebę! Padnij! Japoński wóz. Nie ruszać się. Wykończyć ich. Mieliśmy szczęście. Chyba ktoś nad nami czuwa. Znajdźmy w końcu tego gościa. Gdzie on u diabła jest? Powinien już tu być. Stój! Nie ruszaj się. Zadaj mu pytanie. Kto jest moim ulubionym bejsbolistą? Kap Anderson. W porządku. Zabierzmy go stąd. Chwileczkę. Co to za dźwięk? Jeraj, chłopka. Co on mówi? Nie wiem, sierżancie. Jeśli nas sprzedałeś... Jamno Buki. Czarna broń. Działa. Już jesteśmy martwi. Dobra, idziemy, koleś. To bez sensu. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Wynosimy się stąd. Sierżancie, odcięli nam główną drogę odwrotu. Dobra, pójdziemy przez bazę okrętów podwodnych. Ale to śmiertelna pułapka. Wiem. Jazda! Nie zatrzymywać się! Ruchy, ruchy, ruchy! Nie podoba mi się ten dźwięk. Nie zatrzymujcie się. Lotnisko już niedaleko. Sierżancie, to chyba nasz transport. Dobra, panowie. Szykować się. Jazda.
czysto! Za karabin! Gaz do dechy! Dałeś gaz do dechy! Dobra, rozglądaj się, Maja. Strzelaj do cholery! Ta zapasowa droga to na pewno ten. Ruszać się! Odpuszczę ten cholerny właz! Udało się! Udało!
Widzisz, Wyatt? Mówiłem, że się uda. To więc byliśmy. Parszywa kompania. Znaleźliśmy się w rosyjskiej strefie, żeby pomóc amerykańskiej operacji wywiadowczej. Prosta misja wsparcia, tak nam powiedzieli. Ale w życiu nic nie jest proste. Prawda? Haggard, nie mogę uwierzyć, że prowadzisz nas przez kolejne pole minowe. Ależ z was ten pakiet. Ej, formują się tam na dole. Marlow, ile mamy czasu? 5 do przekazania. Nie ma sprawy. Będziemy tam za 3. Na GPS-ie ani śladu naszego klienta. Czy on na pewno tam jest, sierżancie? Da, o ile dowództwo nie wcisnęło nam jakichś starych danych. Na ile to możliwe? Nieważne. Już prawie jesteśmy. Szykować się. Ja pierdol. To była jakaś kurwa magia. Uratowałeś mi dupę. Nie zginiesz podczas mojej ostatniej misji. Marlow, idziesz na szpicy. Nasz klient będzie tam sam, jak się nie pospieszymy. Jazda. Musieli się zmierzyć z nimi. Wcześniej. No to wcześniej. Teraz. Chwila. Patrol. Na mój znak. Walimy na jeden. Да, паршиво выглядит. Trzy. Нужно, чтобы кто-нибудь смотрел его, что ли. Jeden. Uciekł, zdejmij. Cele wyeliminowane. Nasz klient powinien spotkać teraz kontakt. Zająć pozycję. Agent. Na celowniku
Archanioł, tu Bravo 2. Mam na celowniku pojazd z potencjalnym celem o dużym znaczeniu. Przyjąłem Bravo 2. Nie, o cholera. Ty pieprzony. Archanioł, proszę o pozwolenie na eliminację celu. Sierżancie. Archanioł, cel jest w ruchu. Dowódca Bravo 2, wstrzymać ogień, wstrzymać ogień. Miałem go! Czemu puściliśmy skurwiela wolno? Nikogo nie zdejmiesz, póki ja ci nie pozwolę. Trochę kurwa przyhamuj. Twój czas jeszcze nadejdzie. Archanioł, cel zniknął. Pojazd nadal w zasięgu wzroku. Bravo 2, miasteczko jest nieprzyjazne. Zabezpieczcie pojazd. Tak jest, przyjąłem Archanioł. Bez odbioru. Słyszeliście. Dobra, sami to kurwa odkręcimy. Nie musielibyśmy, gdybyśmy go wtedy rozwalili. Ruszać się. Dobra, Bravo 2, macie pozwolenie na otwarcie ognia. Przebijcie się do pojazdu celu. Atakuje! Na przód! Muszę przeładować. Bravo 2, wróg wystrzelił flary. Spodziewajcie się posiłków. Give him more!
granat! Uderzaj na tą pludę, kurwa! Nie zatrzymywać się! Ricze! Sam to zrobię! Arkanio, tu Bravo 2! Proszę o wsparcie lotnicze w naszym kwadracie! Jesteśmy pod ogniem pojazdu pancernego i CKM-u! Pozycja 1, 9, 6, 4, 4, Alfa! Bravo 2, wsparcie w drodze. Mamy jednostki blisko waszej strefy. Przewidywany czas przybycia 1 minuta. Trzymajcie się! To będzie kurewko, druga minuta! Przyjąłem, Arkanio! Trzymamy się! Chronimy się, aż przylecą samoloty! Dalej, grycie! Kurwa! Kiedy będzie to cholerne wsparcie? Jeszcze trochę, trzymać głowy nisko i schodzić im z linii strzału! Przyjąłem, sierżancie! Ale za pół minuty nie będzie się już gdzie chować! To wykopiesz sobie dziurę w ziemi! W porządku, Bravo 2. Wsparcie dostępne. Musicie ręcznie namierzyć wrogi pojazd. Powtarzam, musicie... Tu 061, odległość 4 km, trzymajcie się, rozpoczynamy nalot. Dobra robota, Marlow! Obserwuj niebo! Cele potwierdzone, przygotować się na uderzenie. Na ziemię! Wszyscy na ziemię! 1, 2. Będzie po tym ślad! Naprawdę piękne! Dziękujemy! Naprzód! Pojazd, którego szukamy, musi gdzieś tam być! AM na tym budynku! Robi się! Mogę cię odłać, nie? Dobra, po lewej, cztery to chyba kontratak! Myślę... Da! Yeah.
Jasno, cholera! To co jest w tej przeklętej ciężarówce? Gazu! Jasna cholera! Doganiają nas! Haggard! Zjedź tym cholernym słowem zdrowia! Robi się, panie sierżancie! O kurwa! Jazda, cholera! Utknęliśmy! Dalej, rusz się! O kurwa, 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 kurwa! Strzelaj! Hej, Dubku, jak jeszcze? Brawo 2, uważajcie. Zbliża się zaknie wroga. Nie dosłyszałem, Archanioł! Co wroga? A, kurwa, nie ważne! Słuchaj, Hanna! Dowieź nas do tego cholernego tunelu! Tyle szybko! Patrz! Teraz! Uwaga! Szybciej! Tempo! 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 Nie no, kurwa! To chyba nie żart! Zestrzelcie ten śmigłowiec! Strzelaj! Wszyscy cali? Hux? Tak. Sweetwater. O! Bardzo ciekawe. To atrapa, co znaleźliście. Atrapa, ser? Imitacja. To była próba na sucho. Próba czego, ser? Pracują nad jakąś bronią. To, co wiemy, wystraszyło nas jak jasna cholera. To, czego nie wiemy, przeraża nas dużo bardziej.
Potrzebujemy informacji. I to na wczoraj. To będzie wasze... Tak. Dobra. Słuchajcie, muszę się tym zająć. Mam 9 oddziałów siedzących w gównie głęboko po samą szyję. Więc od tej pory pracujecie dla nas. Musicie być nie tylko najlepsi, ale niekonwencjonalni i niebezpieczni. Jeśli się dobrze sprawicie, wszyscy będziecie mogli wrócić do domu. Sir, co pan ma na myśli mówiąc do domu? Do domu w sensie do domu? Tak. Dacie radę? Damy radę, sir. Wracając do tego obiektu. Mamy w Boliwii człowieka. To specjalista. Nazywa się Aguirre. Dacie mu to. A, no i witam w Wydziale Operacji Specjalnych. Co tu się stało? Wygląda, że o emeryturze mogę zapomnieć. To się stało. Znowu. Wydział Operacji Specjalnych! To jest, kurwa, to! Boliwia. Momenta już byliśmy w Ameryce Południowej dzięki uprzejmości pewnej agencji bez nazwy, pracując dla gościa, który codziennie posyłał na śmierć kilka oddziałów takich jak nasz. W teorii wiodło nam się coraz lepiej. Ten Aguirre musi być w CIA jakąś szychą, skoro go przysłali tu w pojedynkę. Oho, nie podoba mi się to. Ani trochę mi się nie podoba. Hej, Flynn, zgadza się? Daleko jeszcze? Flynn! Pan w pilocie! Hej, koleś! Moment, ja chwila, stary! Posiałem gdzieś fajki! Ej, Filonia! Te depieprzone wtorki, stary, zawsze takie popieprzone! Kiedy dotrzemy na miejsce? Za kilka minut! O, a to co? Kurwa, rakiety! Rakiety! Tak, widziałem! Co to kurwa jest? To te tanie ruskie rakiety! Gdyby to był pocisk kierowany, wtedy musiałbym się trochę sprężyć! A mógłbyś odstawić nas do strefy lądowania, zanim ja też będę musiał się sprężyć? Jasne! Luz! Robi się, szefie! Baza, tu piekielny jeździec, potwierdzam desant 6449.